Nawet w Radomiu można trafić na prawdziwie włoskie słońce i prawdziwie włoskiego piłkarza. Nawet jednego z najbardziej włoskich spośród polskich piłkarzy, bo spędził tam już ponad 7 lat, zwiedził sporo klubów i ma mnóstwo ciekawych historii do opowiedzenia. No właśnie, zapowiemy go sucharkiem. Czym się różni gra w FIFA od naszego dzisiejszego gościa? Skilla nie kupisz, a Tomasz kupisz. Pozdrowienia, Lach. Udało nam się złapać Tomka Kupisza przed ważnym jubileuszem, z podpisaniem kontraktu prawdopodobnie z 10. klubem we Włoszech. Ty mógłbyś już napisać taki alternatywny przewodnik po Italii, mam wrażenie. No trochę tak, no ale wiesz, no nie wyprzedzaj faktów. Na razie jestem zawodnikiem Bari, no i mam kolejne 2 lata. My dzisiaj mamy taką książkę ze sobą naszych dobrych kumpli Piotra Dumanowskiego i Dominika Guziaka w Krainie Piłkarskich Bogów o Polakach w Serie A. I w tej książce Tomek Kupisz też jest jednym z bohaterów, bo jednak ty poznałeś bardzo dobrze mentalność Włochów, nie tylko włoskich piłkarzy, ale w ogóle włoskich kibiców. I ciekawi jesteśmy twoich takich najciekawszych wspomnień związanych z trenerami, bo wiemy, że jesteś fanem Maurizio Sarriego, a chyba ci się zdarzyło trenować pod okiem jego byłego asystenta, dobrze kojarzę? Dokładnie tak. Wiesz co, jeżeli a propos tych wszystkich trenerów, no to miałem okazję z bardzo wieloma pracować. Grałem w wielu systemach, czy to było 4-3-1, 2-3-3, 4-1-2, 3-5-2. Jak najbardziej we Włoszech jestem traktowany jako wahadłowy, także przy systemie 4-3-1-2 to tak nie bardzo mają mnie gdzie wsadzić. Okay. Przez to, że jestem tam już 7 lat, no to pod tym względem taktycznym no na pewno się poprawiłem. Czy któryś trener właśnie cię szokował ze względu na liczbę wariantów, na przykład rzutów z autu, rzutów rożnych? Na pewno spotkałeś takich wariatów? To oczywiście, że tak. No, zafiksowani są na maksa u Vivariniego, no było właśnie ich mnóstwo. Także tak, jak wspominam też w książce, fantastyczna reklama, to było tych stałych fragmentów, samych rzutów rożnych, było 32 warianty. Jak pokazać te 32 warianty, jestem ciekaw. To znaczy, wiesz co, to jest tak wprowadzane powoli. To nie jest tak, że wychodziło się na mecz i dzisiaj 32 warianty, tylko były 32 warianty, które były wprowadzone miesiącami, okay. Bo 2-3 miesiące mijały. No i potem wybierało się 5 czy 6 na dany mecz, który pasował, czy drużyna broniła strefą, czy broniła indywidualnie w polu karnym, czy mieszanie. Także, no ale no, dobra, bo technicznie to jest często tak. Jedna ręka do góry, no, dwie ręce do góry, wiesz, a u was, jak już trzeba było coś innego pokazać, to co? No różnie było. Było krzyczenie liter, było krzyczenie nazwiska trenera przeciwników, czy dyrektora sportowego, ale autentycznie, nie? Tylko no, czasami były takie śmieszne sytuacje, w których gdzieś tam zawodnik też podnosi rękę do góry, mamy grać jeden rożny, chłopaki biegną zupełnie w inną stronę, pada bramka i wiesz, trener zadowolony na maksa. No były takie sytuacje. A ile razy najwięcej zdarzyło ci się zmienić system w czasie jednego meczu? No był taki mecz rok temu i zagraliśmy tam 4 systemami no, w przeciągu jednego meczu, także no, no 4 to mi się wydaje, że już jest tak konkretnie. I to dobrze zafunkcjonowało? No przegraliśmy tam ten mecz. O ile też ta świadomość taktyczna u ciebie się zwiększyła po wyjeździe do Włoch, po wyjeździe z Polski? To znaczy też już jak chłopaki byli u was, czy czytałem jakieś tam wspominki z Włoch, to jest tak, że to nie jest tak, że my wyjeżdżamy i absolutnie jesteście nie mamy... zieloni, wiesz, nie wiecie jak się poruszać. Ja miałem takie szczęście, że byłem u trenera Ocimka w Piasecznie, który wszystko przedstawiał a propos taktyki, gra w linii i tak dalej, wprowadzenie już od najmłodszych lat. Okay. Także potem u Michała Globisza, trenera, tak samo była ta taktyka. Także nie jest tak, że kompletnie zieloni wyjeżdżamy. Tylko, że no jak ja byłem, jak ja grałem w Polsce, czy nawet jak byłem w Anglii, gdzie było minimum taktyki, bardzo mało tego było. Nawet u Roberto Martineza, który... Potem dopiero u Roberto Martineza było dużo więcej. No to nie było na pewno tego, że właśnie ta gra z trójką obrońców albo z tym trequartistą prawdziwym, tak jak jest we Włoszech. I to jest ta różnica, że jest wiele innych systemów gry i ja sobie nie zdawałem sprawy, ile można zmienić systemu w trakcie jednego meczu. No i tylko, że zawodnicy są we Włoszech, powiedzmy, no, przygotowani na to. No, no właśnie, bo wyrastają to trochę normalnego w tej kulturze, prawda? Ale spotkałeś właśnie całą plejadę postaci, jeżeli chodzi o trenerów i we Włoszech, i w Anglii. I który ci tak najbardziej ujął, zaczarował, którego najcieplej wspominasz? Jeżeli chodzi tutaj o Polskę, to wiadomo, Michał Probierz, wiesz, no patrzył na tych, którzy najbardziej zasuwają, bo potem były takie sytuacje z Kamilem Grosickim, że jeżeli to stawiał go na ławkę, no to stawiał go na ławkę. Jeżeli coś mu się nie podobało, to
mówił to prosto w oczu. Jeżeli chodzi o Anglię, to na pewno Steve Bruce. Trochę podobnie jak trener Probierz, tak, że nie była to jakoś nie wiadomo jak skomplikowana piłka. Łatwa, podobny sposób w ogóle trenowania małymi gierkami. A Steve Bruce osobowościowo robił wrażenie? To była taka charyzma tak, bo konkretna? To był gościu bardzo charyzmatyczny. Był gościu, który sobie nie dawał w kaszę dmuchać. Ci, co zapierdzielali na treningu, to grali. Nie było pierniczania się. A Roberto Martinez to był taki powiew świeżości, jeżeli chodzi o pomysł na granie, na piłkę? Roberto Martinez był taki, że jak przyszedł, to ja dopiero po 3 latach zauważyłem, że zaczęło się coś a propos taktyki, inaczej podchodzenie pod Arsenal, inaczej pod Chelsea, obrona oddzielnie trenowała, bo tutaj u Steve'a Bruce'a czy u innych trenerów... Czy stara brytyjska szkoła? Nie. Patrzymy tylko na siebie. Nie było aż tak... Detalicznie. Tak, dokładnie. Także to wielka różnica. No i też Roberto był taki, że lubił do zawodników podchodzić, rozmawiać z nimi, gdzie na przykład u Bruce'a w ogóle nie było takiej gadki. Słuchaj, ty, no chcemy cię, zostajesz, ty, jest oferta tu czy tam, ale ja cię nie puszczam, a tam wiesz, jak Roberto brał kogoś na rozmowę, to ta rozmowa trwała 40 minut. Mhm. We Włoszech, no to najlepsze kontakty mam z trenerem Castorim, z którym byłem i w Cesenie i byłem w Trapani teraz. On zawsze na mnie stawia, także teraz śmiałem się z kolegami w szatni, że byłem najbardziej wykorzystanym zawodnikiem w całej Europie po lockdownie, bo wszystkie 10 łupnęłem po 90 minut, wszystkie 10 meczy. Także też jest tak, nie może nieobiektywnie mówić tutaj o Castori. Trener Castori to ten taki bardzo przesądny trener, którego spotkałeś? Czy... Też jest bardzo przesądny. To właśnie tutaj jest historia ciekawa. Wiesz, była taka sytuacja, że jesteśmy w szatni, nagle trener, wiesz, mówi, krzyczy, dobra panowie, wszyscy do autokaru, bo tutaj jest podsłuch i zrobimy w autokarze tą odprawę, nie? No i w autokarze odprawa, tutaj podaje skład, tu jak mam się zachowywać i tak dalej. Wygraliśmy mecz, to już w ogóle, nie? No to jest... Następny razem oczywiście kolejny wyjazd, wszyscy do autokaru, bo już nie ma mowy o kamerach czy czymś. No nic, no nie pykło następny mecz, to wróciliśmy do swojego. Nie? Zakłada jedne te same zielone skarpetki na mecz. No i jest przesądny. Są, ogólnie Włosi są bardzo przesądni, jeszcze bardziej od nas, Polaków. A co cię najbardziej zaskoczyło we włoskiej szatni? Bo wiadomo, że to też jest taka zupełnie inna kultura dla kogoś, kto wyjeżdża z Polski czy nawet z Anglii. Na pewno zaskoczyło mnie to pierwsze, co jak wszedłem, no jak ile chłopaki siedzą przed lustrem, nie? No to na pewno. Pasty, gumy, lakiery, tak? Są jakieś no jeszcze wszystko, środki? No, proszki, wiesz, no wszystko. Czym się układa? Prostownica, no naprawdę? Wiesz. Ale już w Anglii mnie zaskoczyło, jak był taki zawodnik z Amrzaki, Egipcjanin. Egiptu. On tam strzelił 12 bramek, w ogóle w Premier League miał super sezon. No i też mnie to zaskoczyło, jak po raz pierwszy byłem po raz pierwszy na ławce w Premier League, miałem 18 lat, no i jest przerwa, prowadzimy z Hull City 1 czy 2 do 0 i trener tam się produkuje i ten Amr sobie poszedł do łazienki, pierwsze co, hop, żel, musiał sobie włosy człowiek ustawić, żeby petarda wyglądał. No i dopiero, wiesz, na drugą połowę musiał tak wyjść, no. Czyli jest ten metroseksualizm jednak, wiesz, mocny, patrzy na twoją fryzurę? No nie, to ten... Jest okejka, Włoch, Polak, tak, solidny, taka mieszanka. Taki solidny polski poziom, ale z górnej połówki tabeli, bym powiedział. Tak, o, dobrze to wczoraj specjalnie, wiesz. Trochę Radom, trochę Mediolan. Do pani Basi, słuchaj, tutaj w Radomiu musiałem podjechać, nie? Ale widzisz, zahaczyłeś o tą angielską szatnię i to jest też bardzo ciekawy wątek, no bo ty już jesteś 7 lat we Włoszech, już jesteś kojarzony z tym krajem, no ale jednak miałeś okazję jako taki młody chłopak wejść do prawdziwej angielskiej szatni, do klubu z Premier League i to było dla ciebie takie szokujące starcie z wielkim piłkarskim światem? W ogóle pierwsze co, jak się zjawiłem, no to oni mnie od razu dawajcie tego Tomka, nie? Do treningu. No i pierwszy tydzień, wiesz, odpalony. Zagrałem za wolno, no i od razu odpalony do boku. Musiałem walczyć o to, żeby dobrymi występami, czy to w akademii, czy w rezerwach, żeby wrócić do treningu z pierwszym zespołem. Więc tak, jak przyszedł potem po pół roku, roku czasu przyszedł Steve Bruce i zobaczył, że fajnie to wygląda i w rezerwach i w akademii, no to zacząłem z pierwszym zespołem regularnie trenować, a Tomek Cywka trenował cały czas regularnie, tak? Wiesz, zawsze nas ciekawią historie, anegdoty związane z tymi piłkarzami z topu, a na pewno takie się
przydarzyły i byłeś ich świadkami. No, była taka sytuacja, jak graliśmy mecz, to było tak, graliśmy mecz z Newcastle na wyjeździe, wróciliśmy, nie było dnia wolnego i Titus Bramble zapomniał w ogóle, że nie wiem, coś mu się ubzdurało, że jest dzień wolny. No i jesteśmy w szatni, godzina tam 9 rano, rozruch dla tych, co nie grali, wiadomo, wyrównawczy trening. I chłopaki mówią, kurna, nie ma Titusa, coś jest nie tak, nie? Dzwonią do niego, mówi, że on to siedzi człowieku teraz w domu, o co wy ode mnie chcecie, nie? Ale człowieku trening jest, no i ogólnie kary były tak ogromne, kary były wysokie tak, że no bardziej mu się opłacało przylecieć sobie helikopterem na trening, więc no przyleciał sobie gościu, wiadomo, ze spóźnieniem tam 30 czy 40 minutowym, ale przyleciał. Mhm. My sobie biegamy wokół boiska, no i wiesz, widzimy, a tu, wiesz, helikopter sobie zlatuje, no i Titus wychodzi, wiadomo, wszyscy tam bekę kręcili, co i jak, nie? A piłkarsko ktoś na tobie robił takie wrażenie spektakularne, że wiedziałeś, że to będzie... No jak przyjechałem pierwszy raz, no to Antonio Valencia na pewno, bo jak robiliśmy wahadła, czy wcześniej takie bez piłki, to się rzucało to, że gościu ma takie odejście i w ogóle motorycznie jest petarda. Ogólnie ja uchodzę za takiego zawodnika, uchodziłem jak byłem młodszy, że wiesz, motorycznie mocny, wydolnościowo i tak dalej. Antonio po prostu był na jakimś innym zupełnie poziomie, no i widać było potem, no finał Ligi Mistrzów, te Mistrzostwa Anglii, wszystko odszedł potem za 15 milionów. Potem przyszedł Charles Nzogbia, który 22 godziny to w przeciągu dnia grał w pokera na tym, na komputerze i wiesz, przychodził do szatni i człowieku z komputerem przychodził do szatni i grał w pokera, a potem wiesz, 2 godziny spędzał na treningu, nie? Ale no naprawdę, zawodnik niesamowity technicznie, Wilson Palacios i tak jak wspomniałeś, no Antuas Iberski, który miał taki luz, że masakra. Jason Kumas, który tak samo też tam, no on 10 godzin dziennie to na koniach spędzał i wiesz, na obstawianiu. I jak przyszedł, to wprowadził w Wigan, że i dużo chłopaków też się innych wkręciło w to, żeby obstawiać konie. Czyli uzależnienie gdzieś tam u kilku chłopaków towarzyszyło. No, tak delikatnie powiedzmy, nie? No, to potrzeba. Emil Heskey, bo to też jest jednak, wiesz, legendarna, taka ikoniczna postać, jeżeli chodzi o angielski. Wiesz co, Emil był taki, że bardzo pracowity gościu, mega profesjonalista, dawał maksa zawsze z siebie, ale był patrzony tak z perspektywy, że był wcześniej w Liverpoolu, przyszedł tutaj do Wigan i każdy myślał, że on odcinać będzie... kuponiki. Nie tak, tylko że będzie strzelał 15 okay. bramek czy 20 na sezon, a on był taki, że grał z Michaelem Owenem, no to stary schemat... Pana Jerzego Dudka, na Heskeya, wiesz, przebitka, a tutaj już miał troszkę ciężej, nie? I troszkę inaczej to wyglądało. Zawsze chciał, wiesz, więcej pokazać niż mógł. Tak naprawdę mógł w tym klubie, bo wiadomo, w Wigan, no, to była każdego roku, była walka o, ciężka walka o utrzymanie, oprócz tego, w którym Steve Bruce dał mi zadebiutować, więc czułem się, wiesz, taki... Dołożyłeś cegiełkę. Słuchaj, no ale nie do Premier League, tylko to była, wiesz, debiut w Carling Cup i to też jest taka z mojej strony ciekawa historia młodego chłopaka, który przyjeżdża z Polski, gdzie fajnie się to potoczyło, akademia, rezerwy, debiut w pierwszym zespole, wchodzę na boisko, strzelam bramkę, potem ja myślałem, że jestem już i że jestem, nie? Że już będę jeździł, będę od czasu do czasu grał i wiesz, jakieś żale się pierwsze pojawiały z mojej strony w stosunku trenera, gdzie były zupełnie nie na miejscu, bo po czasie wiadomo, jaki to jest ciężki chleb, żeby dojść gdzieś tam wyżej. Trafiłeś na jednego ciekawego piłkarza, o którym mieliśmy okazję rozmawiać przy okazji półfinału Ligi Mistrzów. Leo Paredes, który dzisiaj gra w PSG, miałeś okazję z nim spotkać się w Kiewo, jak dobrze pamiętam. I Leo Paredes zagrał tam całe 15 minut. No, dokładnie tak właśnie. Czyli... Widzę bardzo dobrze, czyli mniej niż ja. No, to właśnie. I co poszło nie tak? Mam się czuć piłkarzem? Nie. Taka abstrakcyjna sytuacja, jeżeli chodzi o Leo, bo on przychodził wtedy z Boca Juniors i on poszedł do Romy, Roma go kupiła i on miał problemy troszeczkę ze zdrowiem, tak? Więc został odesłany do Kiewo, żeby też poczuć ten klimat tutaj włoski, żeby się wyleczyć i być gotowy po pół roku, żeby wrócić do Romy. Więc no ja wam powiem, że ogólnie czysto piłkarsko, no to tylko Alino Diamanti, jeżeli chodzi o piłkarzy, mi bardziej imponował. Lewa, prawa noga, strzał, dribbling, gościu, któremu wiesz, głowa cały czas chodzi, patrzy co jest z tyłu za tobą, no naprawdę piłkarz na... No, klasa światowa, ogólnie gościu klasa światowa, no ale tu tak to jest jak w piłce, no czasami ma trener swoich zawodników. Graliśmy wtedy systemem 3-5-2, gdzie on taki typowy, jeszcze wtedy był trequartista, więc trener też chyba nie bardzo miał
gdzie go... A ty grałeś na wahadełku wtedy? Ja byłem ustawiony jako wahadło, ale ja to byłem tak, wiesz, wtedy to były wakacje Werona, nie? Także byłem tak daleko z boku. Miał nieprawdopodobne umiejętności, pokazywał to po miesiącu na każdym treningu i każdy się, wiesz, no dziwił w szatnie, że nie dostawał szansy do gry. Ale wspomniałeś o Diamantim, tak? To jest taki piłkarz, który rzeczywiście aż nie, tak no, się rzuca no, to jest no, petarda. A propos tych umiejętności piłkarskich, to są tak samo, to jest klasa światowa, ale oprócz tego, no to jeszcze tą charyzmą to na większy poziom. Na większy poziom no. Bardzo nieprzyjemny też zawodnik, jeżeli chodzi na boisku, coś takiego przypominającego jak powiedzmy Michael Jordan w Last Dance, który opierdziela wszystkich dokładnie, ale opierdziela też zawodników z zespołu własnego. Kojarzysz jakąś taką scenę, w której na przykład się dostało tobie, albo jakąś wiesz taką co? Scenę, która się dostało nie, komuś no, miał sytuację mnóstwo, że potrafił nie wiem, wyzywać cały czas trenera na boisku swojego. Naprawdę? Tak, że były takie sytuacje, gramy jeden mecz i trener zmienia zawodnika i ten zaczyna się tam drzeć do niego, wiesz, tam po włosku najgorsze słowa, że nic nie rozumiesz, nie możesz go zdjąć i tak dalej. On schodzi, kolejny, który wchodzi, strzela dwie bramki, remisujemy ten mecz i Alino zaczyna krzyczeć, wiedziałem, dlaczego mu nie dajesz grać od początku, nie rozumiesz. Dostosowuje i, sobie. I, wiesz, i on tam już w szatni, wiesz, po meczu Alino, nie no, trener non capisce un cazzo, wiesz, od razu, nie, że nie no, w ogóle nie ma o czym gadać. Więc, znakomita postać. Piękne. Takie wahania humoru. Miał taki status Boga w Livorno, tak powiedzmy jak Totti w Rzymie, także zdarzało się tak, że gdzieś tam się widziałem z nim na ulicy, byłem za nim, jechałem samochodem, on tym swoim Mercedesem SLS-em, co widać go z 10 kilometrów i zatrzymywał się normalnie przy ulicy, do każdego się witał, tam wołał ciao, ciao, come va, tutto a posto i do każdego. No, ogólnie go... Papanobile jego. W ogóle no, miał taki, no, no miał taki status, także zatrzymywał się 10 aut za nim, stoi, wiesz, trąbią, a on, dobra chłopaki, poczekajcie, ja tu muszę pogadać. Nie? No taki był i tam mówię, ta charyzma, to że no, czuł, że no, jest, jego miasto jest jego, to miasto jest jego. Maxi Lopez, absolutnie kolorowe ptaki, pewnie też masz jakąś swoją opinię na jego temat. Zawsze się to zastanawiam, mieliśmy tam ważenie w Kiewo. I gościu 23 tkanka tłuszczowa. I to jest w ogóle fenomenem, jakie on miał umiejętności piłkarskie i jak był szybki, mimo tego, że miał 23 tkankę tłuszczową. Nie? Nieprawdopodobny, wiesz, piłkarz, poziom coś takiego jak Leandro Paredes. Pełen luz, wiadomo, czy zjem tam tyle pasty, czy tyle. No, no w ogóle nie było przywiązywania do tego uwagi. Tak? Może też jest w tym miejscu, jakim jest. W tamtym sezonie był w Crotone. Miałem taką okazję też być raz z nim w pokoju, jak byliśmy na zgrupowani przed jednym z meczów. Wchodzimy do pokoju, Maxi, wiadomo, zaszlugę na łapie, staje przy oknie, coś tam patrzy w telefonie i coś tam zaczyna coś tam klnąć pod nosem. Ja tam powiedzmy w serialu czy coś, czy patrzyłem też w telefon, mówię, co jest grane, nie? Mówi, daj człowieku, już z nią nie wytrzymuję. I wiesz, i wtedy ja sobie zdałem tą sprawę z tej historii z Wandą Narą, okay, tak? Także, bo nie przywiązywałem w ogóle do tego, ja nie wyjeżdżając w ogóle z Polski, no to ja nie wiedziałem, co tam się wydarzyło. Potem tam gdzieś tam przeszło przez portale polskie i zobaczyłem, o co tam chodzi. Strasznie się otworzył i praktycznie opowiedział mi tą całą historię, jak to tam było, jak on się też zachowywał, jak ten, i potem tak się, wiesz, zastanawiałem. Jesteś fanem Icardiego, czy nie? Po tej rozmowie. Wiesz co? Średnio, no. Także, wiesz, no. Nie tylko ty, Messi ale, też nie. Wiesz, to było szokujące, że no, gościu znał mnie strasznie krótko, opowiedział to wszystko. Mówię, co jest w ogóle grane, nie? Co to jest, jakieś reality show, człowieku? No, trochę tak ludzie się otwierają przed tobą. Powiedziałeś o tej pozycji wahadłowego, bo to jest coś takiego, o czym też się od kilku lat w Polsce dyskutuje, bo to jest też taka pozycja w takiej polskiej narracji nowa. I ty powiedziałeś, że jesteś troszkę jakby sklasyfikowany jako wahadłowy. W związku z tym, czy ty możesz powiedzieć już z perspektywy tych swoich doświadczeń, co tam trzeba mieć, żeby tym wahadłowym z krwi i kości być? Gaz, płuca trzeba mieć, wiesz, mocne, nie? Widzisz, no, kurczę, już tutaj wszystko... Ja ci powiem, to zapytaj się mnie, wszystko ty będę pogodny. To gaz, płuca, bardzo dobrze być przygotowanym taktycznie, bo można grać 3-5-2 i kryć w strefie. Można grać 3-5-2 i kryć jeden na jeden na całym boisku. Jak Atalanta to robi, tak?
więc musi mieć odpowiednich zawodników z odpowiednim zdrowiem. Wahadłowy musi wtedy, no mam mega przesrane, bo robisz 13 km w meczu. Także no wiadomo, bardzo dobre dośrodkowania. Jak jeszcze masz wahadłowego, który ma uderzenie z dystansu, no albo że ma to inserimento, tak inserimento, jak tutaj Gosens ma w podanie przenikające. Nie. Wejście w tempo z bramką, nie? Nowy wyraz w słowniku piłkarskim naszym dorzucamy inserimento, bo w sumie nie korzystaliśmy z tego, patrz, więc czego się Tomasz Kupisz tutaj dorzuca cegiełkę do tej naszej ale dyskusji. Tak powiedziałeś o tym kręciu indywidualnym przy tym ustawieniu na całym boisku, to już musi być mega trudne i wycieńczające dla piłkarzy. No dokładnie, a wiesz co jest najgorsze? Najgorsze jest to, jak stracisz swojego zawodnika. Właśnie, bo każdy wtedy odpowiada za swojego, no właśnie. Więc zaczyna się krzyczenie, to mi, wiesz, że musisz wracać za nim, nie? No bo każdy tam odpowiada, potem to musi się wszystko przesunąć, otwierają się jakieś te przestrzenie, to jest ciężkie. Wiele zespołów gra tak, w ten sposób, Atalanta doszła tam, gdzie doszła w Lidze Mistrzów, ale są i tacy, co mówią, że już jest to archaiczne, no ale cały czas funkcjonuje, nie? To krycie jeden na jednego. A też mówisz o tej taktyce, jestem ciekaw, ile masz swobody na boisku podczas meczu, mało. Czy jednak jesteś sterowany cały czas, wiesz, przez trenera na joysticku? Dokładnie. Mało i z piłką, jeśli jesteście, też mało. Tak. Tak? Czyli nie możesz sobie tam wdać się w dribbling, powiedzmy. Nie, no mogę, tylko trzeba jeszcze, wiesz, umieć dobrze dryblować. Wiesz, bo to jest taka wielka dyskusja w kontekście różnych filozofii. To nam mówił Mataj z Delikt, różnica między Tenhagiem a Sarim. Niby podobna filozofia, ale u Sarego wszystko jest zaprogramowane, u Tenhaga ofensywa? Panowie, bawcie się, róbcie co chcecie. No dokładnie tak jak mówisz, że tak jak było u Vivariniego, że u Vivariniego gdzieś gra 4-3-1-2, jest trequartista, powiedzmy, no i ten trequartista, nie, że on ma tam grać, że dryblować, tylko na jeden, dwa kontakty. Także kwestia, na jakiego trenera trafisz, ale jest tak, że większość to jest no, tak troszeczkę jak w joysticku. Także jak ktoś jest młody, idzie do Włoch, może zabijać kreatywność, to jest za duże słowo. Ale wydaje mi się, że jest bardzo, no jeżeli chodzi o to, to jest, zawodnik jest ograniczony, tak? Może dla obrońcy to jest lepszy kierunek, jeśli idziesz z Polski, bo się ale środkowego, bo na przykład Bartek Bresiński narzekał na to, że przez to, że miał zaciągnięty hamulec, nie? To nie miał liczb na przykład, mało asyst. 4-3-1-2 on miał przez zakaz wychodzenia za połówkę, no i ogólnie tak jest, 4-3-1-2. No tak? I tam dostawał nawet Joby, jak zaliczył asystę. Tak, także poszedł zbyt opasenie. A po tych wszystkich latach spędzonych we Włoszech, ja tak się zastanawiam, czy ty jesteś bardziej już zmęczony tym krajem, czy przeciwnie, czujesz się tam świetnie i wiążesz nawet swoją przyszłość gdzieś z Italii? Wiązać przyszłości aż daleko tak nie, na pewno będę chciał wrócić do Polski, ale no już jestem 7 lat, tak mi się podoba, że na ten moment aż tak bardzo mnie nie ciągnie do Polski. Jeżeli by się coś pojawiło konkretnego, to na pewno to rozważę, ale mam jeszcze 2 lata kontraktu, zobaczymy jak to się dalej potoczy, tak jak mówiliśmy wcześniej, że już 32 jak masz lata, to w Polsce już się powinieneś już kończyć, nie? Tak. Weź zrób miejsce dla tych młodych, co teraz wchodzą. A 32 a lata to ma Robert Lewandowski. Także no ja spokojnie do tego podchodzę i wiem, znam swoją markę, jaką sobie wyrobiłem we Włoszech i no zobaczymy. A co ty przyjąłeś z tej włoskiej mentalności? Bo na pewno się twój charakter zmienił i też się jakoś tam, powiedzmy, ubogacił przez te 7 lat i nie wierzę w to, że jesteś... No dużo mniej stresu, to na pewno. No, bardziej na luzie podchodzenia do niektórych rzeczy, nie wszystko się musi, wiesz, jak przychodzę też tutaj, wracam, no i widzę, wiesz, na drogach, nie, jak ludzie jeżdżą, wiadomo, we Włoszech nie jeżdżą bombowo, ale na luzie. A tutaj to jest tak, jedzie ktoś, człowieku, gaz, patrzy już się na ciebie, już człowieku chce cię bić, nie? Mówię, co jest w ogóle grane, spokojnie, wiesz, wystarczyło, że wyjechałem na tak do miasta pojeździć i taką widzę różnicę, że ludzie są, ten stres, ganianie, każdy za tym czasem pędzi. I musimy powiedzieć widzom futraka, że my tego doświadczyliśmy, bo mieliśmy małe przygody na trasie, napisaliśmy do Tomka Kupisza, będziemy spóźnieni 30 minut, w normalnych okolicznościach, nie no, panowie, umawiamy się na 11, to bądźcie na 11. Tomasz Kupisz, co odpisał? Idealnie. Mówię, to jest ten włoski styl, który nam bardzo odpowiada. No to słuchaj, my ci życzymy, żeby ta włoska robota trwała jeszcze trochę, bo jednak przyjemnie jest mieszkać w Italii, to na pewno. A żebyś wrócił do Polski i też, żeby polscy kibice mieli okazję ciebie jeszcze pooglądać, bo... No, też sobie tego życzę. I jak wrócisz, to jeszcze z pewnością ciebie będziemy chcieli zaprosić do futraka, bo wiem, że zdradziłeś nam jakieś 30% tych ciekawych opowieści, które masz gdzieś w głowie. Grzeszny chłopak z radą. Tomasz Kupisz, dziękuję bardzo.
Wiśnia, przeczytaj mi tam dwie strony tej fantastycznej książki. No właśnie, to jest książka naszych kolegów, przyjaciół wspaniałych, Piotra Dumanskiego i Dominika Kuziaka. I jako zachętę przeczytam wam jeden fragment. Nawałka to chyba najbardziej przesądny człowiek, jakiego poznałem, przyznaje Wojtek Szczęsny. Ale nie uwierzycie, co wyczyniał Kostas Manolas. On od lat gra w tych samych majtkach. Takich zwykłych slipach, które są już dosłownie zjedzone przez mole. Tam gumka już ledwo się trzyma. Nawet nie pomyślałbyś, że takimi gaciami okno umyć, a on w tym gra. Same dziury. Tu gdzieś jajo wystaje, tu jakaś rama na tyłku z zeszłego tygodnia, a on gra tylko w tych majtkach. Tego typu historii jest więcej w tej książce. Także historię Tomka Kupisza, naszego dzisiejszego gościa, który Italię poznał doskonale. Czytał Łukasz Wiśniowski.